przejdźmy dalej do bankowości. No mamy w tej chwili zarejestrowanych 63 banki. Ile jeszcze banków mamy polskich? 4. Z tym tylko jeden bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, ma 100% kapitału polskiego, natomiast pozostałe banki mają tylko pewien określony procent. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o PKO Bank Polski, no co rusz to o ileś tam procent rocznie sprzedaje się, zmniejsza się ten kapitał. No muszę powiedzieć, że bankowość to jest wspaniałe źródło dochodu. W roku 2011, czy może tak w 2011, dochód banków w Polsce był dokładnie 15 miliardów złotych. Prawda? Tak wygląda ten dalszy fragment naszej gospodarki, typowej, tak jak mówię, w strukturze do gospodarki krajów neokolonialnych. Jaki w związku z tym jest ten efekt? No przede wszystkim efekt finansowy. Jeśli przeprowadzimy analizę bilansu płatniczego, to okazuje się, że rocznie mniej więcej do 100 miliardów odchodzi za granicę zysku. Wyobraźcie sobie Państwo, że my mielibyśmy przynajmniej 50% tego zysku, który by zostawał w Polsce. Zupełnie by inaczej wyglądała sytuacja nasza. I ostatecznym efektem tego wszystkiego jest co? Po pierwsze, no bardzo niska płaca. Płaca, dokonałem trudu analizy płac kilkunastu państw europejskich, no w stosunku do Norwegii, to nasza płaca jest 5 razy niższa. Średnio jest 2-3 razy, 4 razy niższa, biorąc pod uwagę nawet strukturę cen. Z czego to wynika? No wynika z tego, że koszty personalne, koszty osobowe w przedsiębiorstwach tych właśnie zagranicznych w Polsce to jest średnio 37%. Podczas kiedy w Niemczech to jest 55%. W Stanach Zjednoczonych jest 60. Oczywiście to jest wielkie Polska z wielkim Eldoradem, prawda? Tania siła robocza, wykwalifikowany robotnik, wykwalifikowany inżynier. No i w związku z tym produkcja jest tania, produkcja się opłaca. Sytuacja jest z tej sytuacji wynika sytuacja zatrudnienia tragiczna. No, trzeba liczyć, że w tej chwili żeśmy dokładnie ustalili, że ponad 2 miliony, dokładnie 2 miliony 100 tysięcy Polaków wyemigrowało. Trzeba powiedzieć, że to było źródło jednak pewnego dochodu, dlatego że ci emigranci, to taka typowa sytuacja, wyjeżdża mężczyzna, zostawia, prawda, pan domu, zostawia małżonkę z dziećmi, przysyła jej pieniądze. No więc analiza wysokości tych przesyłek pieniędzy od emigrantów wskazuje, że w pewnym okresie to dochodziło do 30 miliardów, więc dużo. Ale już od 2 lat zmniejsza się. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili jesteśmy w obliczu nowego etapu emigracyjnego. Ściąganie rodzin. No i w związku z tym coraz mniej dochodzi tej, prawda, tych sum od naszych emigrantów. Oczywiście paręset tysięcy Polaków co roku wyjeżdża na wszelkiego rodzaju roboty rolne do krajów zachodnich, głównie do Niemiec. No przywożą, robiliśmy analizę, badania, niektórzy przywożą po 3 miesiącach pracy w fatalnych warunkach, mieszkając po 10 osób w jednym pokoju i w gruncie rzeczy nie jedząc obiadu, tylko odżywiając się tam kanapkami. Analizowaliśmy to dokładnie. Niektórzy przywożą po 6-7 tysięcy euro. No oczywiście to im wystarcza na to, żeby pozostałe 9 miesięcy przeżyć. Generalnie rzecz biorąc, ta sytuacja oczywiście doprowadza do czego? Doprowadza do najbardziej niebezpiecznej sytuacji w historii naszego narodu, w historii naszego kraju. Proszę Państwa, my wymieramy. Na 224 kraje, które były zbadane pod względem negatywnego przyrostu naturalnego, my jesteśmy na 212 pozycji. A więc w skali świata jesteśmy najbardziej wymierającym narodem. W tej chwili wskaźnik rozrodczości na jedną kobietę w Polsce jest 1,2. Ale bardzo niedawno, być może Państwo to zetknęli się z tymi danymi, Anglicy zrobili analizę dzietności wskaźnika rozrodczości emigrantów. Okazuje się, że rodzina polska emigracyjna, wskaźnik rozrodczości jest
w Anglii jest 2,5. Jaki z tego jest wniosek? Że ten efekt wymierania to nie jest kwestia, powiedzmy, jakiegoś nowego stylu życia. Żyjemy, prawda, żeby maksymalnie mieć, w związku z tym pozbywamy się, nie chcemy mieć wydatków na dzieci, okazuje się nie. To jest sprawa stworzenia odpowiednich warunków finansowych i organizacyjnych do tego, żeby mieć dzieci. Jaki jest generalny wniosek wynikający z tego zestawienia, które Państwu przedstawiłem? Oczywiście to są fragmenty, pozwoliłem sobie, wydaje mi się, że bardzo szeroko udokumentować to w swojej książce Patologia transformacji, ale efekt generalny jest taki, że znajdujemy się w tej chwili w sytuacji krytycznej. No, nie ulega wątpliwości, że pod koniec tego wieku Polaków będzie prawdopodobnie 14-15 milionów, a już za 20 lat będzie nas tam gdzieś 30 milionów. Po prostu wymieramy, kończymy się. Przy czym jeszcze jest jeden bardzo ważny wskaźnik. Mianowicie przy tym wszystkim bardzo wysoko poszedł w górę wskaźnik Gini, a więc wskaźnik stratyfikacji. Okazuje się, że mamy jednak dość dużą grupę, prawda, kadry kapitalistycznej, ale jednocześnie mamy, podaję to zresztą dokładne dane w swojej książce, mamy powiedzmy Polaków, którzy zarabiają, pracując na przykład w bankach zagranicznych, po 2 miliony rocznie, prawda? No mamy, ponieważ była wprowadzona kiedyś specjalna ustawa, prawda, określająca limity zarobków w aparacie administracyjnym, no mamy olbrzymie, mamy premie. No ale tragiczną sprawą jest struktura administracyjna. Proszę Państwa, w komunizmie, w gospodarce planowej, pod koniec gospodarki planowej w Polsce mieliśmy 46 tysięcy pracowników w aparacie centralnym, w ministerstwach i w centralnych urzędach. W 2011 roku mieliśmy 144. Aparat administracyjny urósł trzykrotnie. Przy czym, jeśli chodzi o dane dotyczące sprawności biurokratyzacji, to dane podawane przez Doing Business co roku są przerażające. My, jeśli chodzi tam o otwarcie przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o problemy podatkowe, jesteśmy na 80., na 110., 112. miejscu w skali kraju. Więc mamy niesłychanie rozbudowaną administrację, która jednocześnie została szalenie rozbudowana strukturalnie. Stworzyliśmy znowu zupełnie niepotrzebnie powiaty. W ten czas, kiedy rozwijamy, zaczynamy, wchodzimy w epokę informatyczną, my tworzymy nową strukturę samorządową. Mało tego, tworzymy coś, co nie istnieje poza nami nigdzie na świecie. Mamy dwa urzędy wojewódzkie. Proszę Państwa, na całym świecie, jeśli tworzy się urząd samorządowy, polega on na tym, że wybiera się jego przewodniczącego i on pełni oczywiście funkcje instytucji również państwowe. No tak jest w Stanach. Stany Zjednoczone składają się ze stanów, a szef stanu, gubernator jest wybierany. Oczywiście nie ma drugiego gubernatora państwowego. U nas jest ta zupełnie nonsensowna sytuacja. Praktycznie rzecz biorąc, mamy w tej chwili koło przynajmniej 70-80 tysięcy za dużo pracowników. No to wszystko stwarza tę sytuację, o której już w tej chwili mówiłem, a która wyraża się generalnym kredytem, prawda, generalnym deficytem budżetu, który wynosi w tej chwili, dochodzi do 900 miliardów złotych. No gdyby jeszcze doliczyć, prawda, deficyt struktury emerytalnej i struktury zdrowotnej, to oczywiście to by się zwiększyło. Generalnie więc można powiedzieć, że Polska w tej chwili jest krajem działającym niesprawnie, mało tego, krajem bardzo blisko zbliżającym się do sytuacji naprawdę poważnie kredytowej, polegającej właśnie przede wszystkim na wymieraniu i na zwiększeniu sumy emigracyjnej. W związku z tym zachodzi konieczność zbudowania poważnego planu po prostu w tej chwili odbudowy, już po prostu stworzenia nowej struktury organizacyjnej, nowej filozofii rozwoju gospodarczego, a to wymaga czego?
przede wszystkim to wymaga dobrej kadry kierowniczej. Zarówno jeśli chodzi o kadrę ustawodawczą, jak i wykonawczą. Kadra ustawodawcza jest tragiczna. Proszę Państwa, jeśli policzymy, ile razyśmy zmieniali ustawy, po 40, po 60, nawet są ustawy, które zmienialiśmy po 120 razy. No, mógłbym tu godzinami Państwu to przedstawić, poświęciłem opisowi tej sytuacji swoją książkę. Jaki z tego jest generalny wniosek? Tak jak mówię, poważny problem odbudowy, ale punktem wyjścia, kto to ma robić? Przede wszystkim wykwalifikowani ludzie, to znaczy tacy, którzy mają właściwe wykształcenie, wiedzę, którzy mają doświadczenie, to jest niesłychanie ważne, i po trzecie, które mają postawę społeczną. To znaczy myślą kategoriami, jednak oczywiście interes własny zawsze występuje, ale przede wszystkim myślą kategoriami dobra społecznego, a nie myślą kategoriami, żeby jak najdłużej zachować władzę i jak najwięcej zarobić. I w związku z tym będziemy teraz analizować, być może ta właśnie jednomandatowa ordynacja wyborcza jest jednym z punktów tego odrodzenia. W każdym razie, proszę Państwa, można powiedzieć to ze smutkiem, żeby powiedzieć. Polska w tej chwili jest na etapie stopniowego likwidacji wspaniałej organizacji, która jest naszą ojczyzną. I dlatego musimy się zmobilizować, zaczynając właśnie od tej analizy, która będzie przedmiotem następnych wykładów. Dziękuję.